Właśnie w sobotę, jeszcze nie wiem o której godzinie. Ogólnie nie wiem, czy wszyscy będą na tym otwarciu, chociaż wątpię, ale fajnie by było, gdyby chociaż większość była i byłoby porówno w drużynach, żeby każdy miał jakieś szanse. Ale otwarcie i tak zrobię, nawet jeśli będzie po prostu nawet jeśli będzie z 2-3, i tak zrobię otwarcie. No trudno, ich stratę, jeśli ich nie będzie. Tak, ten odcinek jeszcze będzie dzisiaj, otwarcie będzie w sobotę, myślę, że tak o godzinie 15 jeszcze napiszę ogółem na Skype do uczestników, o której jest otwarcie. I 14-15 jakoś tak napiszę do nich, o której będzie otwarcie, więc... Prawdopodobnie zrobię live'a, jeśli mi odpali. No jeśli nie odpali live, to zrobię taki godzinny odcineczek z otwarcia. No. I to chyba tyle z tych informacji. Tak myślę. Aha, i jeszcze podsyłałem wszystkim IP i Hamachi, ponieważ serwer jest jeszcze Hamachi. Albo nie jestem pewien, czy wszyscy już są na Hamachi, czy mają IP ten, bo jakby nie patrzę na Hamachi, to nie wszyscy są jeszcze i... No i powysyłałem ich, żeby sobie zapisali i dołączyli do sieci. No i kolejna... No jaką kiktię znalazłem, lol. No wejdźmy sobie. I otwarcie i tak się odbędzie, i tak, nawet jeśli nie będzie osób. I tak zrobię otwarcie, więc odcinek albo live. Jeśli będzie live i mi odpali, to ogółem wyślę info o live, że jest w trakcie, że trwa live na swoim kanale i potem usunę to info. A po drugie, jeśli mi nie odpali live, no to będzie, tak jak już mówiłem, odcinek. I ogółem live albo odcinek, jeśli
to będzie live, to będzie na Twitchu, ale wyślę na YouTube'a jeszcze też. A jeśli będzie, znaczy nie na Twitchu, ale kurde, bo nie wiem, czy zrobię ogółem tego live'a, czy na Twitchu, czy na YouTube'ie, jeszcze zobaczę. Ale jeśli na Twitchu, to będzie odcinek na Twitchu i też wyślę go na na YouTube'a, a jeśli na YouTube'ie, no to też będzie na YouTube'ie i będzie można sobie obejrzeć. No jeśli nie odpali, no to zrobię godzinny odcinek. Można być rozumiony. Godzinny odcinek z tego otwarcia. Weźmiemy sobie też za co by to wziąć? No, za jedzenie. Tutaj weźmiemy sobie tak i za drzewko. Okej, też. What the fuck? Ile tych książek? Oh my god. Jeszcze są. Wiecie co? Ja sobie zostawię tego kobela. Dirta, pieca. Wezmę te książki. No naprawdę przydadzą mi się potem. To zostawię. To też już mogę zostawić tę książkę. Jeszcze dwa miejsca do obrony. Kowela raczej. Okej. Mamy enchanting. Też bym sobie chętnie
tego co mi się wydaje. Jeszcze raz przepraszam za mój katar i kaszel, ale no, powiem wam, że ciekawy odcinek. O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Marchawki. Gdzie tu jest wyjście? Masakra, zgubiliśmy się. Na serio, zgubiłem się. Really? Ile żarcia. To jak te skrzynie są osobno? Masakra, zgubiliśmy się. Strasznie wielka ta gildia. Nie wiem czy można kopać. No nie można. O kurde, to jest słabo, słabo, bo zgubiliśmy się. Teraz będzie nam ciężko wyjść, no ale... Okej, myślę, że będziemy też kończyć już odcinek. Odcinek był ciekawy. Myślę, że wam się spodobał. Ale gdzieś tu powinno być wyjście. Skąd ja tu przyszedłem? Tylko skąd? Nie czasami z tego korytarza? Chyba nie, nie. Kurde no. Lol, ile typa wyszło. Masakra, skąd ja przyszedłem? Wydaje się, że właśnie stąd. Z tej góry, no ale tutaj nie ma żadnego wyjścia. Chyba, że ta dźwignia. Raczej chyba nie. No okej, no to kończymy odcineczek, więc... O. Więc jeśli odcinek wam się podobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapy w górę, zawsze to motywuje. No i do zobaczenia do naszego następnego odcinka, który to będzie otwarcie Square Massacre. Więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć. Moment, tylko wyszedł z tej gildii. Narka.